A może do kina pójdziemy? Z Sandrą i Kubą. Nie, my sami. No, po prostu podobasz mi się. Już nie wiem, o co zapytać, żebyś powiedziała tak. Zrobiłem ci kanapkę. Sam. A z czym? Z dżemem. Pasuje? Serio? Dzięki. Dobra, już jestem. Klient zaprosił mnie na spotkanie. Chcę powiedzieć, jak oceniam kanał, no i waszą pracę. Super. To się okaże. Nad jakim tematem ostatnio pracowaliście? Antykoncepcja. Omówiliśmy wszystkie metody. Mechaniczne, hormonalne. O, sama zobacz. I zaznaczyliśmy tam też, że przed infekcjami intymnymi chronią nas tylko metody barierowe. To jest ważne. Niektórzy ludzie czasem kompletnie o tym nie myślą. Więc wszystko jest w jednym miejscu. A dostawaliśmy sporo pytań, jak się zabezpieczać, jakie są wady i zalety konkretnych metod. Dobra, a kolejny temat, nad którym będziecie pracować? A, jasne. Zmiany anatomiczne w okresie dojrzewania. Dobra, to wy działajcie, a ja muszę lecieć. Dobra, słuchajcie. Możemy zrobić taki filmik. Podejrzewam, że Julka i Piotr pomogą nam z montażem. No i wiecie, pokażemy te zmiany anatomiczne. Powiększają się piersi. Nie wszystkim jakoś bardzo rosną. I o tym też powiemy, że każdy rozwija się trochę inaczej. No na przykład mój kumpel. Nie ma kompletnie zarostu, a jest starszy ode mnie, nie? No jasne, no ale jednak sylwetka się zmienia, tak? No jakby kobiety się troszeczkę bardziej zaokrąglają i to są też właśnie te wpływy hormonalne. To też trzeba napisać. Ostatnio moja przyjaciółka ubzdurała sobie, że jest gruba. Zaczęła się odchudzać. Potem okazało się, że to są te zmiany hormonalne. A ja się o nią martwiłam. No dobra, słuchajcie, to... Tak. Zabieram się do równa. Sorry, ale ten blok strasznie duży jest. Co, mam ci pomóc? Nie, spoko. Po prostu mówię, że muszę mocniej złapać. Mogę jechać wolniej, żebyś nie musiał. Ale może mi to pasuje. Ale może mi to nie pasuje. Wait. Może naruszysz moje granice? Nie lubisz być przytulona? Uwielbiam, ale tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę. A teraz masz? Teraz się zastanawiam. O, to dajmy. Sperma musi regularnie opuszczać ciało. Jeśli nie odbywa się to podczas seksu lub masturbacji, dochodzi do polucji w trakcie snu. Jest to zupełnie normalne zjawisko. No co? No co, klepiesz mnie w tyłek i jeszcze pytasz co? No daj spokój, przecież taka wyzwolona jesteś. Sandra! Sorry. Jesteś zawsze taka otwarta, nieskrępowana. No i co z tego? Można to odebrać jak zachętę. Te twoje ubrania, to co mówisz. Twoje gesty. Ale ja mogę wyrażać siebie tak, jak chcę. I to nie znaczy, że ty możesz naruszać moje granice cielesne. Rozumiesz? Ja nie chciałam, żebyś ty mnie dotykał. Mam feedback od klienta. Są zadowoleni? Dlaczego z góry tak zakładacie? Bo robimy bardzo dobrą robotę. Bo czytamy komentarze. Bo widzimy po twojej minie, że jesteś zadowolona. Normalnie nie wierzę, że tak dobrze nas ocenili. No nawet Ada cię uśmiechała przecież, no. To musiało być chyba dobrze. Słyszeliście. Klient jest mega zadowolony. Mamy full nowych subskrypcji. Ja bym się w to nawet wkręciła nawet. Pewnie. Pewnie. Przynoszę coś do picia. Że za mną? Mogę pójść. Mogę pójść.
jestem na ciebie totalnie napalony. Widzę. A ty? Ja też. Pocałuj mnie. Bardzo mi się podobasz. Mam mega ochotę. Ale gdyby coś cię bolało, bo było nie tak, to powiedz, ok? Wszystko będzie ok. Dobra, słuchajcie, ja chciałam wam to po prostu wytłumaczyć. Szczególnie Kubie. Tylko musiałam sobie to trochę rozkminić. Już rozkminiałam to z każdej strony i doszłam do wniosku, że jest to po prostu kultura gwałtu. Widziałem o tym artykuł, zaraz znajdę. Na samym początku to nie wiedziałam, jak mam zareagować, ale teraz już wiem, że no nie można się na takie rzeczy zgadzać. Wiem. Przepraszam cię jeszcze raz. Może głupio to brzmi, ale nie chciałem zrobić nic złego. No właśnie, mi o to chodzi. Nawet nie wiedziałeś, że możesz tym zrobić coś złego. Mam, patrzcie. No, i wyraźnie jest napisane, że do wszystkiego musi być świadoma zgoda obydwu stron. I że często zaczyna się od żartu, a kończy na przemocy. Tam powinieneś mieć jeszcze artykuł odnośnie mitów wspierających tę kulturę gwałtu, to jakbyś mógł poszukać. Kobieta, która na pierwszej randce odwiedza mężczyznę w domu, pokazuje w ten sposób, że zgadza się na kontakty seksualne. Kiedy kobiety chodzą bez stanika, w shortach lub w obcisłej bluzce, prowokują w ten sposób do gwałtu. Jeżeli dziewczyna pozwala na pocałunki i pieszczoty, to tylko jej wina, gdy sprawy wymkną się spod kontroli i partner wymusi na niej stosunek seksualny. Jeżeli autostopowiczka zostanie zgwałcona, ma to, na co zasłużyła, gdyż nie powinno się wsiadać do nieznanych samochodów. Chciałbym zrobić o tym oddzielny materiał. Możesz mi? Spoko, nie ma sprawy. Cześć, mamo. Cześć, Kuba. Co u ciebie? Dzięki, wszystko okej. Okay. Słuchaj, może wpadłbyś do nas, coś ugotujemy razem we trójkę z tatą, tak jak kiedyś? Raczej nie. Nie mam czasu. Na pewno wszystko w porządku? Tak, jasne. Słuchaj, no, chcielibyśmy ci z tatą jakoś pomóc. Ja nie potrzebuję żadnej pomocy! Nie mam żadnych problemów!